Śniadanie wielkanocne jest wpisane do kalendarza najważniejszych wydarzeń w gminie Wilczyce. Przy stole zastawionym pysznymi potrawami zasiadają przedstawiciele lokalnej społeczności, by porozmawiać o problemach i radościach, wymienić doświadczenia i tak zwyczajnie, po ludzku, spotkać się. W tym roku z zaproszenia wójta Roberta Palucha skorzystali przedstawiciele kół gospodyń, sołtysi, radni, pracownicy Urzędu Gminy, a także posłanka Agata Wojtyszek. To już nasza tradycja od kilku lat, gdzie spotykamy się przed świętami Wielkiej Nocy, czy to jest Niedziela Palmowa, czy troszeczkę wcześniej. To jest też integracja, spotkanie, żeby porozmawiać, ale przede wszystkim też po to, żeby przygotować się do świąt wielkanocnych. Społeczności gminy nie trzeba specjalnie zachęcać do udziału w takich wydarzeniach. Jeżeli chodzi o naszą społeczność, tutaj szczególnie o seniorów, o koła gospodyń wiejskich, które mamy 10 na terenie naszej gminy, to dużo, bo na 15 sołectw, 16, mamy 10 kół gospodyń wiejskich, to zawsze, jeżeli chodzi o spotkania, czy to są spotkania przed Bożym Narodzeniem, czy to są spotkania wielkanocne, zawsze jest wielka chęć mieszkańców właśnie w tym kierunku, żeby się spotykać, żeby wymieniać doświadczenia, pobyć ze sobą, trochę się zintegrować. Posłanka na Sejm RP Agata Wojtyszek podkreśliła, że jej udział we wspólnym śniadaniu jest formą podziękowania lokalnej społeczności. Obecność wśród tych pań to jest też ukłon w ich stronę i podziękowanie za to, co robią na co dzień. Za to, że im się chce, że poświęcają swój czas na przygotowanie tych potraw świątecznych, za przygotowanie stroików, pisanych palm wielkanocnych. To wszystko jest bardzo cenne i ważne, dlatego uważam, że w tym czasie trzeba się zmobilizować i być w takim właśnie momencie z kołami gospodyń wiejskich. Znaczenie i rolę stowarzyszeń w podtrzymywaniu i kultywowaniu tradycji podkreślił Marek Jońca. Dla członka zarządu województwa udział w spotkaniu był obowiązkiem, ale także przyjemnością. Trudno sobie wyobrazić, aby w tych tak pięknych okresach przedświątecznych, czy Bożego Narodzenia, czy tak jak teraz święto Wielkiej Nocy, żeby nie uczestniczyły koła gospodyń wiejskich, czy seniorzy, którzy przecież to, co jest tak piękne, tak świąteczne, podtrzymują przez całe lata swojego życia i dzisiaj pokazują kolejnym pokoleniom, jak świętować, jak podtrzymywać tradycje. Anna Paluch, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, określiła uczestników śniadania w Wilczycach mianem jednej wielkiej gminnej rodziny. Jest potrzeba spotykania się wspólnie, jak w każdej rodzinie. Tak i tutaj w rodzinie, można powiedzieć, gminy Wilczyce. Przypomniała, że zakup eleganckich i kolorowych stroi dla kół gospodyń był możliwy także dzięki dofinansowaniu, jakie wypłaca agencja. Anna Paluch dodała, że w tym roku koła już mogą składać wnioski o pieniądze. W tym roku od 3 kwietnia już będzie można składać wnioski do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I w tym roku będą to wyższe kwoty. O menu zadbały koła gospodyń, które na tę okazję przygotowały przeróżne ciasta, mięsiwa, sałatki oraz nieodzowny żur. Wiesława Pieklik i Agnieszka Kozłowska z Koła Gospodyń Wiejskich Tułkowice stwierdziły, że spotkania są potrzebne i warto je organizować. Bardzo warto, uczestniczymy od roku, kiedy założyliśmy nasze Koło Gospodyń Wiejskich. No i cieszymy się bardzo, spotykamy się razem z innymi paniami, możemy poświętować trochę. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Tułkowice na biesiadę przygotowały. Sernik, Pasztety, jajka faszerowane, sałatki, ciasta. Niecodzienną możliwością spotkania się z tak liczną rzeszą mieszkańców gminy, kultywowanie tradycji to główne przyczyny obecności na gminnym śniadaniu Anny Kolery, sołtys wsi Wysiadów i członkini tamtejszego koła gospodyń. Kultywowanie tradycji, spotkanie się z innymi paniami z koła gospodyń. Koło z Wysiadłowa zaproponowało do degustacji ciasta, jajka wielkanocne, jak również sałatki. Najliczniej reprezentowany był miejscowy klub seniora, którego członkowie zabrali uczestników śniadania w podróż po świątecznych zwyczajach i obyczajach. Przygotowania do występu zajęły seniorom kilka dni.
Dwa razyśmy się spotkali. I udało się. Tak, bo pani Justyna tak już organizuje to konkretnie i tak wychodzi, no nawet nie. Program w wykonaniu seniorów wypadł zdecydowanie lepiej niż nawet, jak to określił pan Leszek, czego świadectwem były gromkie brawa dla artystów. Z Wilczyc, Jerzy Strzyż, STV Info.